Witajcie, drodzy widzowie. Dzisiaj jestem w miejscowości Kazuń za Łomiankami, jakieś 22 km, niemalże w otulinie Puszczy Kampinowskiej. Ładna lokalizacja, budujemy tu dom jednorodzinny z poddaszem użytkowym. Dom na wąską działkę, jak wiecie, mieliśmy już kilka takich projektów. Link do jednego z nich, takiego najbardziej charakterystycznego ze względu na wąski wymiar budynku, znajdzie się za chwilkę w prawym górnym rogu ekranu. Ponadto dzisiaj nie będę się skupiał za bardzo, żeby pokazać wam bryłę tego budynku. Zaprezentuję wam na pewno projekt w którymś momencie filmu, czyli wizualizację i rzut płaski parteru oraz poddasza. Co do samych wnętrz też nie będę za bardzo się tutaj kręcił z kamerą, bo nie ma jeszcze co pokazywać na dobrą sprawę. Wielokrotnie widzieliście szkielet. Bardziej skupię się na tym, jak powstaje tutaj szybkominowy, systemowy, z kremzytu betonu, z wkładem ceramicznym, izolowanym. Opowiem wam o kilku zasadach budowy takiego szybu i też izolowania go, izolowania przeciwpożarowego. Następnie wybiorę się na kolejny plac budowy niedaleko Radzymina. No i tam kończymy konstrukcję kolejnego domu szkieletowego. Też postaram się zaprezentować wam w dzisiejszym filmie jego projekt, żebyście wiedzieli, z czym będziecie mieć do czynienia na kolejnych filmach, na których będę prezentował kontynuację obu tych budów. Więc zapraszam was dzisiaj do oglądania. Konstrukcja jest odsłonięta, niezabudowana, jeszcze suchą zabudową. Nie ma wełny, nie ma paroizolacji. Płyta jest położona dwuwarstwowo. Pierwsza jest przykręcona, natomiast druga płyta jest już klejona na bardzo wytrzymałą zaprawę, zaprawę też ogniotrwałą, która powoduje, że tutaj nie będzie żadnych pęknięć, odwarstwień i tak dalej. Natomiast dlaczego dwie takie warstwy płyty? Dlatego, żeby lepiej oddzielać sam szyb od drewnianego szkieletu. Wysoka temperatura mogłaby spowodować szkody. Zauważcie, że sam wkład ceramiczny jest też otulony wełną mineralną specjalną. Ekran znajduje się też wełniany z folią na płycie na przebiegu szybu kominowego, pionowo, tak jak będzie właśnie przebiegał szyb. Szyb przechodzi potem przez strop drewniany i wychodzi w odpowiednim miejscu na połaci dachowej. Zgodnie z zasadami, on nie może być za nisko. Przepisy regulują to, gdzie powinien wychodzić szyb, czy gdzie powinien być komin na dachu takiego domu. W tym momencie koledzy robią tak zwane okienko rewizyjne do szybu kominowego. W zasadzie kominem jest ten element ceramiczny znajdujący się we wnętrzu. No musi być dostęp, nawet podczas przeglądów kominiarskich zagląda tam kominiarz, który ocenia stan techniczny takiego właśnie komina. Być może zadajecie sobie pytanie, dlaczego pod spodem znajduje się papa. Papa jest materiałem palnym. Otóż bez obaw, bo jak wiecie, to jest dopiero warstwa chudziaka. Pierwsza warstwa, wlewka fundamentowa, betonowa. Zwróćcie uwagę, że tutaj w miejscu, gdzie będzie przechodzić ten szyb kominowy przez strop, też znajduje się płyta podwyższonej odporności na wysokie temperatury i za chwilkę wejdę na górę, żeby wam powiedzieć, w jaki sposób zabezpieczony jest ten szyb również przy przejściu przez strop. Widzę, że tutaj będą fajne schody zabiegowe. Ładne poddasze będzie, bo to wysoka ścianka kołankowa robi, że pomieszczenia są wysokie i mniejsze skosy. Takie wąskie domy, one w środku są świetne, naprawdę. Zajmują niewielką powierzchnię działki, a są praktyczne właśnie ze względu na to, że te poddasze są niemalże tak funkcjonalne jak piętra. No dobrze, miałem wam pokazać przejście komina przez strop i już to robię. Wow, widzisz, tu jest pomieszczenie, jestem w szoku. No i tak, zwróćcie uwagę, że belki stropowe są już też wybite płytą podwyższonej odporności na wysokie temperatury. Tutaj zostanie również zastosowana wełna mineralna po bokach i utworzy ona dylatację, przez co w ogóle ten komin nie będzie miał styczności z drewnem. Będzie przechodzić sobie przez górny strop strychu. Też jest pozostawione miejsce. Ta łata będzie zapewne do wycięcia. No i to wszystko jest tak ładnie poobliczane w projekcie konstrukcyjnym, że ta sekcja, którą wam teraz pokazuję w centrum kadru, będzie idealnie w tej samej osi, co ten otwór i
tędy wyjdzie komin. Właśnie to jest ta wełna, którą izoluje się wkład ceramiczny od zabudowy keramzyto-betonowej. On ma, widzicie, takie ryfle nacięcia po to, żeby łatwiej się kształtował, żeby łatwiej było otulić nim wkład ceramiczny. On już zamontowany jest tutaj z jednej strony i tak analogicznie, kiedy warstwa po warstwie wznosić się będzie ten szyb, tak też kontynuowana będzie ta izolacja. No i wchodzi izolacja termiczna, przeciwpożarowa. Nadmiar się obcina, wykorzystuje idealnie z drugiej strony nad przyszłym okienkiem rewizyjnym. Widzicie, to jest w ogóle taki bloczek, który ma dodatkowy otwór, każdy jeden, i po złożeniu otworzy szyb wentylacyjny, ponieważ no, każde ogrzewanie powinno mieć własną wentylację grawitacyjną. Następnie po wykonaniu tego komina i podczas wykonywania zabudowy będzie do tego szybu podłączona rurka i wypuszczona na zewnątrz, na pomieszczenie, wykończona kratką, po prostu dzięki temu ta wentylacja będzie skuteczna. Jak widzicie, same bloczki też się buruje, ale klei się również wkład ceramiczny, do czego służy specjalny klej, dostarcza go producent. Także cała ta konstrukcja jest monolitem, można powiedzieć. Idziemy to przyjdę. I kolejny bloczek. To będę kolegom przyśladać, ale może. Ale klasyczny model, zbierany. Elegancko. I kolejny wkład ceramiczny zaraz trafi. I tą stronę właśnie sklejem do dołu. I powstaje monolit. Zbieram nadmiar ząbką. Wszystko w porządku. Jakiś czas tchnięcia tego? 3-4 godziny. No, to jeszcze zależy, jakiej temperaturze. No, w dzisiejszych warunkach to szybko, przypuszczam. No, murujemy kolejną warstwę i za chwilkę wam pokażę, bo to jest taki trójnik i opowiem wam, do czego służy. On będzie instalowany. Oczywiście też ceramiczny. I też powiem wam trochę o nowych wkładach kominkowych. I od razu zapowiem, temat będzie taki, dlaczego teraz no, nie instaluje się już praktycznie szyberów w kominkach. Widzicie, ten otwór za mną jest to otwór rury wychodzącej prostopadle do szybu kominowego. I do tego otworu będą trafiać spaliny z wkładu kominkowego. Kiedyś w dawnych instalacjach kominkowych, kiedy wkłady były jeszcze bardzo nieszczelne, należało jeszcze w takim kominie zastosować tak zwany szyber, który tłamsił komin, zmniejszał jego światło, przez co do komory spalania paliwa trafiało mniej tlenu, ogień przygasał, wkład się bardziej żarzył, a więcej ciepła szło na zewnątrz. Dzisiejsze kominki są bardzo hermetyczne, więc nawet nie ma potrzeby wykonywania takiego szybera. Są tam dwa dopływy powietrza. Jeden pod komorą spalania, doprowadzający powietrze z wnętrza domu, i drugi dopływ od spodu kominka, doprowadzający powietrze z zewnątrz domu. I po rozpaleniu w takim kominku wystarczy zamknąć oba te dopływy powietrza i wszystko dzieje się samo, więc wszystko idzie naprzód, także kominki, i spalenie jest dzisiaj prostsze i wydajniejsze. Słuchajcie, z tego domu to tyle.
Zaraz wybieram się pod Radzymin, niech tylko przestanie padać ten drański deszcz. Bo tak mnie złapało, miał padać bardzo mały deszczyk, bo sprawdzałem pogodę, około godziny 13, a tutaj prawie ulewa. Dojechałem na miejsce, jestem w okolicach Radzymina. A Radzymin to piękne lasy i tu jest tak samo. Słuchajcie, działka, na której budujemy ten dom, no byłaby spełnieniem moich marzeń. Sprawdźcie tylko. Macie wokół las. Lekko pochylona ku wjazdowi. A z przodu, zaraz za wjazdem, rozciąga się wielka łąka leśna. I tu jest tak bardzo mazowiecko. Sosna, piach. Dzisiaj nie chcę wam pokazać żadnych szczegółów, bo no, jak widzicie, jest tylko szkielet, który stoi za mną. Ale to jest choćby pretekstem do tego, aby pokazać wam przynajmniej wizualizację tego domu i rzuty parteru, bo to będzie dom parterowy. Uwielbiam takie domy. Rozłożyste, duże, w takiej okolicy. Słuchajcie, nie dziwcie się, że tutaj stoi taki domek letniskowy, ponieważ jest to działka rekreacyjna. No, z takim przeznaczeniem była dotychczas wykorzystywana, ale zostały na nią wydane warunki zabudowy i dlatego może powstać na niej dom jednorodzinny całoroczny. Jakie będą losy tego małego domku? Z pewnością zostanie wyburzony albo przeniesiony, bo być może istnieje taka możliwość, a pozostanie ten. Działka ma korzystny kształt, prostokątny, natomiast jest lekko pochylona ku wjazdowi, tak jak powiedziałam. W związku z tym w fundamencie należało uwzględnić wysoką ściankę fundamentową z bloczka. No ale to tylko doda uroku całemu budynkowi, ponieważ gdzieś tutaj z przodu, w tej części, którą widzicie, będzie znajdować się taras. Dzisiaj króciutko, moim celem było tylko w sumie zakomunikowanie wam, że rozpoczęliśmy taką inwestycję. Bardzo chętnie będę tutaj przyjeżdżać, bo spodziewam się ciekawego efektu. Lubię takie domy. No, nie kieruję się też tylko własnym upodobaniem, ale wiem, że domy parterowe są teraz mocno popularne, stąd chciałem wam pokazać. Ten za mną, jeszcze nie gotowy co prawda, ale tym samym też poinformować, że będę chętnie i często tutaj zaglądać. I odnośnie poprzedniej budowy, zapomniałem wspomnieć, iż właścicielka tej inwestycji większość swojego życia mieszkała właśnie w domu szkieletowym, ponieważ ojciec inwestorki był naszym klientem, myślę, ponad 20 lat temu. Więc znała technologię, znała zalety takiego domu i kiedy zaczęła myśleć o własnym, też chciała dom szkieletowy, po prostu po dobrych doświadczeniach. I no dzisiaj to tyle. Żegnam się z wami. Widzimy się już wkrótce na kolejnym placu budowy, którym będzie Konstancin Jeziorna. Tam wylaliśmy posadzkę z anhydrytu dopiero co, więc musi ona przestrąć, aby móc wejść z kolejnymi robotami. Kiedy przestnie i zaczną się te roboty, niechybnie pojawię się tam też i ja. A potem liczę na dom w Michałowicach, już umeblowany. Może w międzyczasie wpadnie jakaś niespodzianka, bo mam pewien pomysł na pokazanie starszego budynku, też ponad 20-letniego. Niewykluczone, że uda mi się go zaprezentować też od środka, ale to w planach. Dziękuję za obejrzenie tego materiału wideo. Pozdrawiam was serdecznie i do zobaczenia wkrótce. Cześć!